masz dla siebie biura. Wreszcie znalazłeś marzoną powierzchnię. Musisz przystąpić do negocjacji. Na co zwrócić uwagę, negocjując umowę najmu powierzchni biurowej? O tym dzisiaj opowiadam z Jędrzejem Majką, adwokatem w kancelarii Kubas Kos Gałkowski. Cześć Jędrek. Cześć Agnieszka, dzień dobry Państwu. Na co powinnam zwrócić szczególną uwagę, podchodząc do negocjacji umowy najmu? Podchodząc do takich negocjacji, jeżeli wcześniej tego nie robiłaś, to na pewno zaskoczy cię to, że dostaniesz taki wzorzec umowy najmu, bo te umowy w biurowcach są dosyć mocno wystandaryzowane. Każdy właściciel obiektu czy firma, która zarządza tymi obiektami, ma swój wzór umowy najmu i one przewidują pewne sekcje, pewne elementy stałe i po prostu jest w pewien sposób ustrukturyzowane. A czy te wzory, czy one są do siebie podobne? Czy na przykład właściciele nieruchomości dysponują podobnymi do siebie wzorami, czy one, czy zdarza się, że są zupełnie inne? Tak, no zakładając, że widziałem tych wzorów kilkadziesiąt, to one są podobne do siebie w dużej mierze. Oczywiście każdy budynek ma jakąś pewną swoją specyfikę związaną z częściami wspólnymi, z jakimiś dodatkowymi funkcjami, czy ze strukturą tego budynku, które znajdują odzwierciedlenie w takiej umowie. Natomiast no, nie ma co przesadzać, one są bardzo podobne do siebie. A co jest w tym standardzie w takim razie? W standardzie to, co uderza na pierwszy rzut oka, że tak powiem, jest to, że są to umowy na czas oznaczony w dużej mierze, w tych biurowcach, o których mówimy, takiej wyższej klasy. Więc są to najmy 3-letnie, 5-letnie, a nawet 10-letnie. Więc to jest pierwsza rzecz i trudno taką umowę wypowiedzieć zgodnie z jej zapisami. Ona generalnie zakłada to, że ten najem się, kolokwialnie mówiąc, dowiezie do końca. Więc rozwiązanie tej umowy może nastąpić tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach, w przypadkach jakichś rażących naruszeń umowy. Każda strona ma jakieś swoje uprawnienia. Druga rzecz, na którą każdy zwrócił uwagę, to sposoby zabezpieczeń takich umów. Oprócz standardowej kaucji, jak to jesteśmy przyzwyczajeni przy umowach najmu, że zostawiamy tam miesiąc czy dwa właścicielowi kaucji, często występują takie instrumenty różne finansowe związane z zabezpieczeniami, jak na przykład gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa. Występuje taki szczególny dokument w postaci poddania egzekucji przed notariuszem, oświadczenie złożone. Tak zwane siódemki kosy. Tak zwane kosy, siódemki. One są w dwóch zakresach. Jeden zakres to jest co do płatności związanych z najmem, a drugi zakres co do wydania tego przedmiotu najmu, no bo każdy chce, żeby to kiedyś sprawnie przebiegło. Takie umowy często przewidują karanie wzajemne w umowach, czyli w przypadku jakichś naruszeń, istotnych naruszeń umów, przewidują jakąś kwotę pieniężną, którą w przypadku takich naruszeń, zazwyczaj po uprzednim wezwaniu, należałoby uścić drugiej stronie. Mówisz o karach, a mi się od razu wyświetla, słuchajcie Państwo i słuchaj Jędrek, temat równowagi, jeśli chodzi o prawa i obowiązki stron, bo była mowa, że są standardy. Te standardy są tworzone przez właścicieli nieruchomości. To oznacza, że to bardziej właściciele decydują, co jest w umowie, tak? No zdecydowanie. Zdecydowanie mają tą przewagę, że przede wszystkim oferują ten wzór najmu i ten wzór najmu też w wielu elementach jest nienegocjowalny. I to trzeba sobie uczciwie dlaczego powiedzieć. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? Ja wiem, ale widzowie niekoniecznie, tak, dlaczego koniecznie opowiem. Dzieje się tak z dwóch przyczyn. Z jednej strony chodzi o ryzyko biznesowe, albowiem ten właściciel poniósł pewne ryzyko związane z zakupem tego budynku, czy z wybudowaniem i on już jest od razu w takiej trochę mniej uprzywilejowanej pozycji, bo wziął na siebie więcej niż ten, który będzie korzystał z tej substancji. A drugi element jest taki, że często właściciele korzystają z finansowania, czy wewnętrznego, czy zewnętrznego, bankowego i te umowy są elementem związanym z finansowaniem i są akceptowane przez bank. Na czym to finansowanie polega? No finansowanie dłużne, czyli po prostu zaciągnął kredyt, żeby kupić budynek lub zaciągnął kredyt inwestycyjny, żeby ten budynek wybudować, w związku z czym bank traktuje te umowy najmu jako długoterminowe zabezpieczenia przepływów pieniężnych, jako swoją gwarancję spłaty tego kredytu. Więc jeżeli ten właściciel by pozmieniał za dużo w tych umowach najmu i one by się wysypywały, mówiąc kolokwialnie, no to bank czułby się zaniepokojony. Czyli można powiedzieć, upraszczając, że właściciel ma tak dużo na ramionach obciążeń, że oczekuje od najemcy, czyli wynajmujący oczekuje od najemcy, że najemca poniesie większość obowiązków, a więcej uprawnień będzie miał wynajmujący. No tak niestety jest. No i przede wszystkim właściciel jest właścicielem i to on odpowiada za tą nieruchomość. Czy będąc najemcą, czyli jeżeli ja jestem najemcą, negocjuję umowę najmu na lokal biurowy, jakie ja mam szanse na przeforsowanie swoich zapisów? No brutalnie mówiąc, zależy to od tego, jak dużo chcesz kupić, czyli jak dużo powierzchni chcesz wynająć i jak poważnym podmiotem jesteś dla tego właściciela. Więc no tak brutalnie, rynkowo to kreuje twoją pozycję negocjacyjną. No,
natomiast no, są elementy, które zawsze warto negocjować i które, któremu warto się przyjrzeć w takich umowach. To są właśnie te wysokości kar umownych. To są kwestie ubezpieczenia, jakie obowiązki po naszej stronie są związane z ubezpieczeniem mienia czy w lokalu. Warto zwrócić uwagę na składowe czynszu, bo mamy do czynienia z czynszem, mamy do czynienia z tak zwanymi opłatami eksploatacyjnymi. Tak, czyli za co płacimy, bo tutaj jest podział na czynsz i na opłaty eksploatacyjne, że często są osobno opłaty za media, ale to Jędrek, nie odbieram tobie głosu, opowiadaj. Nie, ty się znasz lepiej na temat asset managementu, czyli zarządzania nieruchomości ode mnie, więc spokojnie mogłabyś odpowiedzieć pewnie na wszystkie te pytania. Ale dzisiaj jestem w drugiej roli. Natomiast te składowe czynsze są istotne, bo tam jest często udział w częściach wspólnych, który definiuje też kwotę, która finalnie będzie do zapłaty, więc warto tym płatnościom się przyjrzeć, czy one są rzeczywiste, realne, jaka jest możliwość weryfikacji. Jeszcze jedna rzecz związana aktualnie z, mamy rzeczywistość inflacyjną, mamy kwestie związane z waloryzacją czynszu. To się okazuje teraz przy inflacji 10-11%, waloryzacja jest istotnym elementem zmieniającym wysokość tego czynszu. No właśnie, przy tej okazji muszę cię zapytać o to, czym różni się indeksacja od inflacji? Inflacji. Tak, właśnie o to chcę zapytać, bo słowa są podobne, obydwa na i obydwa przekładają się na to, co się dzieje z umowami najmu i z płatnościami, a to bardzo ważne, więc na czym to polega? Jak inflacja wpływa na indeksację? Tak, inflacja jest to współczynnik inflacyjny, który jest publikowany u nas akurat przez Główny Urząd Statystyczny, określa ogólny wzrost poziomu cen, bądź też cen w danym sektorze. Tak, jeśli umowa jest w reżimie prawa polskiego, możemy sobie ustawić ten gusowy, ale niekoniecznie, może być też europejski. Tak, europejski, wtedy jest wskaźnik zharmonizowany, indeks wzrostu cen w danym sektorze, bądź też ogólny wskaźnik cen, no i wtedy odnosimy się do tego wskaźnika. No i z tym powiązana jest ta indeksacja, czyli procentowy wzrost tego czynszu i sposób wzrostu tego procentowego w relacji, nie wiem, rocznej i kiedy ta indeksacja następuje, czyli na przykład do 31 marca, do jakiejś daty, czy raz do roku, a może raz na dwa lata. To wszystko strony muszą sobie ustalić. Czyli będąc najemcą, na co powinnam zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zapisy dotyczące płatności i właśnie indeksacji? Indeksacja, sposób podziału ceny, sposób płatności czynszu i składowe czynszu, opłat eksploatacyjnych, opłat dodatkowych, no bo to jest to, co kreuje nasz biznes, nasz cash flow. My sobie przyjmujemy, że zapłacimy miesięcznie, czy w skali roku określoną kwotę do właściciela, i musimy wiedzieć, że faktycznie będzie to taka kwota, a nie, że za rok ona będzie razy 10 czy razy 5. Cash flow, czyli przepływy pieniężne, czyli krótko mówiąc to, co mamy właściciel, to, co ma z czynszów, tak? Tak jest. I to, z czego żyje jego przedsiębiorstwo, no bo to jest sól jego działalności, to jest wynajem, on z tego żyje. Tak, a skoro jesteśmy przy opłatach, to zapytam cię jeszcze o rozliczenie opłat eksploatacyjnych i o zapisy tutaj, bo ja przyznam się szczerze, w swojej praktyce spotkałam się z różnymi zapisami, a nawet z brakiem zapisów dotyczących tego, jak można jako najemca w ogóle weryfikować rozliczenia opłat eksploatacyjnych, bo opłaty eksploatacyjne, no dobrze, to ja już tym razem powiem, rozliczane są wedle praktyki rynkowej po roku, zwykle do końca marca, i najemca dowiaduje się wtedy od wynajmującego, czy ma nadpłatę, czy ma niedopłatę. Nadpłata jest rozkładana na przyszłe płatności, no a niedopłatę trzeba dopłacić. No ale z tym wiąże się temat pod tytułem: dostaję rozliczenie roczne i jeśli nie muszę dopłacać, to zwykle nie ma problemu. To jest dobrze. Nie mam pytań. Natomiast jeśli muszę dopłacić, a zwłaszcza muszę dopłacić dużą kwotę, no to lampka się pali i wtedy mieć dobrze zapis w umowie najmu mówiący, że mam prawo do weryfikacji tegorocznego rozliczenia opłat eksploatacyjnych. Co tutaj powinnam jako najemca sobie zagwarantować w umowie? Jaki zapis? Przede wszystkim prawo wglądu właśnie w tą dokumentację źródłową, bo podstawą wystawienia tej opłaty eksploatacyjnej zawsze są jakieś faktury, czy od dostawców mediów, czy od podmiotów, które świadczą określone usługi. My jako najemcy mamy prawo, skoro płacimy za to w jakimś udziale, mamy prawo mieć wgląd w te dokumenty, które stanowią podstawę tego wyliczenia. Co więcej, w umowach są też takie mechanizmy, że jeżeli powstanie spór na temat rozliczenia, zanim pójdziemy jeszcze do sądu, a wiemy, że rzeczywistość sądowa jest dosyć długotrwała i kłopotliwa u nas w Polsce, to strony poddają się często pod rozstrzygnięcia jakichś specjalistycznych podmiotów, czyli zapisują sobie w umowie, że jeżeli my się nie dogadujemy, że te opłaty zostały w sposób prawidłowy naliczone, rozliczone, to zatrudniamy podmiot X, renomowany na rynku, i on nam powie,
jak ma być i my zaakceptujemy wtedy to stanowisko tego podmiotu. I to jest też często taki zapis w umowach najmu, że właśnie poddajemy się po rozsąd taki quasi-arbitrażowy, bo to jeszcze nie jest arbitraż, jakiegoś renomowanego podmiotu. No tak, bo teraz w związku z sytuacją gospodarczą, ekonomiczną, wiadomo, opłaty są, temat opłat jest na topie, bo opłaty bardzo na topie wzrosły drastycznie. Jeszcze nigdy tak nie było takiej sytuacji, żeby były one tak wysokie, bo w tym momencie bywa, że zrównują się z opłatą za czynsz. Tak. To czegoś takiego jeszcze nie było, dlatego najemcy walczą, co jest naturalne, ale ja jestem takim trochę adwokatem diabła i reprezentuję zawsze reprezentuję obie strony, tak? Tak. Jestem porówno z obydwoma stronami. Dlaczego? Dlatego, że no, każdy ma swoje racje. Wynajmujący musi bronić, rozumiem doskonale wynajmujących, dlatego że wynajmujący mają, tak jak żeśmy wspomnieli wcześniej, ten ciężar odpowiedzialności na sobie, plus naprawdę muszą walczyć o utrzymanie stawek, tak? O utrzymanie stawek to jest nielekkie i często najemcom jest to trudno z różnych powodów zrozumieć. Znowuż najemcy, co jest zrozumiałe, walczą o swoje biznesy, walczą o to, żeby było dla nich jak najtaniej. No i gdzieś tu trzeba się spotkać. Na co jeszcze jednak zwrócić uwagę, żeby podpisując właśnie umowę najmu na lokal biurowy, żeby się nie dać wmanewrować w maliny, żeby to przebiegło sprawnie w dzisiejszych okolicznościach? W dzisiejszych okolicznościach no, jest ten element związany właśnie z zabezpieczeniami tej umowy najmu, czyli żeby jej nie przeregulować, żeby nie być więźniem tej umowy tak naprawdę, no bo każdemu się te plany biznesowe mogą w jakiś sposób zmienić. Są też zapisy w umowach związane czy z cesją takiej umowy, czyli przeniesieniem praw i obowiązków, czyli można sobie zagwarantować taką sytuację, że w przypadku, kiedy popadniemy w jakieś kłopoty, będziemy mogli przenieść tę umowę najmu na jakiś inny podmiot, który na przykład zaakceptuje wynajmujący, bez konieczności rozwiązywania tej umowy. Są też zapisy w umowach najmu związanych z podnajmem. Na przykład popadniemy w jakiś kłopot finansowy, a będziemy chcieli pół biura jakiejś innej firmie zaprzyjaźnionej podnająć. No to wtedy też warto mieć takie zapisy w umowie, żeby od początku tej dyskusji z właścicielem nie toczyć, tylko mieć jakiś przynajmniej szczątek zapisu w umowie, że taki podnajem w ogóle jest przewidywany. Więc w gruncie rzeczy wszystko opiera się o kwestie ekonomiczne i opłacalność tego najmu, no bo on musi być opłacalny dla obydwu stron, żeby w ogóle mógł działać i funkcjonować. A jak ty to widzisz, podsumowując, jak będzie się ten najem rozwijał, umowy najmu, jakieś nowości, czy będziemy korzystać do robienia tych umów ze sztucznej inteligencji, tak? Na ile to jest zaawansowane? Znaczy, jeśli chodzi o generowanie jakichś wzorców dokumentów, sztuczna inteligencja może znaleźć zastosowanie i proste dokumenty typu jakieś protokoły przekazania może wygenerować, prawda? Bo zadamy jej zadanie, podamy nazwy stron, adresy i ona fajnie nam potrafi dokumenty proste wytworzyć. Natomiast same umowy są wbrew pozorom dosyć skomplikowane, bo każdy biznes ma swoją charakterystykę. W biurach znajdują się różne typu aktywności, nie tylko biurko i komputer, ale na przykład jakieś zakłady opieki zdrowotnej, czy też jakieś biura w ogóle świadczące innego typu usługi niż takie standardowe siedzenie przy komputerze, więc często też przewiduje się prace modernizacyjne w takiej powierzchni, bo ta powierzchnia często jest w ogóle nieprzygotowana pod danego najemcy. Tą powierzchnię trzeba przygotować, wyremontować, przeprowadzić jakiś proces budowlany i to też w tej umowie najmu musi znaleźć odzwierciedlenie. Czyli prawnicy będą jeszcze w swojej ludzkiej postaci długo reprezentować strony? No jak sądzę, tak. Tego nam wszystkim życzę, Jędrek. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu.